Cześć, cześć, siemano drodzy gracze, witam was niezmiernie serdecznie w 8 odcinku z serii Zagrajmy sobie w grę Soma. Horrorze, który po prostu mrozi nam krew w żyłach. Grze o specyficznej fabule. Jesteśmy, moi drodzy, w Tecie, w placówce Teta. I tutaj rozwiązujemy sobie zagadkę z wykonaniem tej symulacji. Sprawdziłem sobie, moi drodzy, co tutaj należy wykonać. I co sprawdzić, żeby... Okej, możemy sobie sprintować i to nam pomoże. A mianowicie mamy się dostać tutaj do pokoju tego naszego... Brandona. I musimy na jego temat znaleźć informacje personalne, żeby odrobinę sprawić bardziej, żeby ta symulacja była dla tej jego świadomości przyjazna. Widzimy tutaj logo Pathos 2, to jest cały ten kompleks badawczy i placówka, w której jesteśmy, Teta. Zmierzamy, moi drodzy, do Arki. Naszym celem jest jak najbardziej dostanie się do Arki z Catherine. I coś jeszcze tutaj znajdziemy w szafeczkach. Mamy jakąś statuetkę, w ogóle ją po chamsku na podłogę wywaliliśmy. Okej, okay. O, mamy zdjęcia, proszę bardzo. Nie wiem, może to będą pomocne informacje, dobra. Mamy też inne informacje, patrz, jakiś plan, ulotkę. Jaki plakat, czy też obraz na ścianie. Dobra, mylą mi się klawisze, moi drodzy. O kurde, jakieś zakłócenia. Dobra, i tam była nasza główna... Słucham, co tutaj Catherine mówi, moi drodzy, stąd takie zacięcie. Główna maszyneria, to miałem na myśli. Główne pomieszczenia, gdzie tutaj mamy całą symulację wykonać. Także bogatsi o nowe informacje. Mamy teraz, patrzcie, moduł Alice. Okej, okay, scan room i Alice sobie wybierzmy. Poziom stresu jest w miarę w normie. Miejmy nadzieję, że tym razem się uda. Potrzebowaliśmy wyciągnąć od niego tą informację. Gra nam się zapisuje i możemy wracać. Gdzie my tylko mieliśmy się udać? Zdaje się, że tutaj. Dobra. Przed tą placówką Teta, moi drodzy, spotkaliśmy też kolejnego bohatera, który świadomość przeniósł do robota i okazał się, że zrobił to świadomie i celowo i popełnił samobójstwo tym samym. Oh,
That's it. That's everything. Let's go ahead and... Huh. That's weird. Huh. Never mind. What do you need me to do? Head inside the dock. The Omnitool can open the door now. And get into the gun bag. Then plug me in, and I'll take us into the abyss. Sounds easy enough. Dobra. Możemy już Omnitoola z powrotem sobie złapać. Myli mi się kucnięcie ze sprintem. A to ze względu na naszą cudowną, wspaniałą grę, w którą gramy przede wszystkim. Czyli Elden Ring. Przerzucicie na klawiszologię tak z chwili na chwilę. Nie bywa łatwo, moi drodzy, ale jak najbardziej samą się cieszymy. Absolutnie, również. Okej, udało się nam przejść dalej. Dzięki uzyskaniu kodów dostępu. I gdzie my tutaj mamy pójść? Tutaj mamy... Mamy jakieś tutaj konsole sterujące. Okej, i tutaj jest konsola i pewnie z tej mamy skorzystać. Pokrętła, patrzcie, są zablokowane. Co tutaj się dzieje? Tam mamy przejście takie techniczne. Z tego nie możemy skorzystać. Kurczę. I znów będzie jakiś problem. Dobra, mamy schodki, spróbujmy. Ciekawe. Ciekawe, ciekawe. Nic tutaj nie możemy zakręcić ani uruchomić. Ciekawe. Dobra, ruszamy zatem sprawdzić, co tutaj jest. A, okej. Głupota nie zna granic, moi drodzy. Musimy wpiąć zasilanie. Dobra, jest. Teraz. System aktywowany. Nie wiem, czy tutaj kolejność tych pokrętów ma jakąś... Kurde. Co to jest w ogóle? Znów mamy do czynienia z jakimiś niewyjaśnionymi zjawiskami. Czy to była ta łódź podwodna nasza? Okej, widzimy, że odpaliło nam się tutaj to przejście techniczne. Zróbmy sobie kucnięcie i idźmy w takim razie tym tropem, bo z tego wniosek gra nas tutaj prowadzi. Okej, spadamy.
Gra nam się doładowuje, ale mamy zacięcie. Okej, idźmy tym samym tropem przed siebie. Okej, jeszcze zapis mamy. W każdym razie, moi drodzy, jest tyle horrorów, które chciałbym wam pokazać, że to się po prostu w głowie nie mieści. Na pewno jedną z moich bardziej ulubionych gier, które jeszcze miałem przyjemność wielokrotnie ogrywać, ale oczywiście nigdy jest ich dość. Jeszcze pewnie raz sobie usiądziemy do tego tytułu razem. Tytuł znany jak świat, ale oczywiście taki wyborny, świetny. Mianowicie gra Outlast. Kto lubi, śmiało proszę daj mi znać w komentarzu. Na pewno do Outlasta trzeba usiąść. Mimo że gra już kilka lat ma, no, ale nie możemy sobie odmówić takich przyjemności. Dobra, co my tu mamy? No oczywiście też jest Outlast 2. I mnóstwo, mnóstwo innych. Teraz z nowości mamy Dying Light 2 również. Okej, mamy komputerek tutaj. Ark Location. Mamy lokalizację Arki. My jesteśmy w Tecie. I musimy jeszcze przez Omikron się dostać do Tau. Mamy jakieś pytanie. Okej. Zrobiliśmy jakiś teścik sobie. A, i mamy Omnitula. Huh? Wait, this isn't... Oh no! Wow got to the Dunbab before we did, am I right? Well, it was talking. That's rarely a good sign. Damn it. The Dunbat was our best shot. I was really banking on this to work. Come on, we can't quit now. There's gotta be another way. How do you think you did it? How did the team get the Ark down the abyss in the first place? If they didn't use the Dunbat, the only other way would be the climber in Omicron. It's like an elevator which supposedly reaches all the way down into the abyss. Okay, so we do that. We go to Omicron and take the elevator. Yeah, okay. Sure. We'll just head over to Omicron and hope there's a power suit that fits you. You know, so you don't implode while in the abyss. That does sound useful. All right, let's go then. Wait, what is this place? Seems to be a lot of information on the Ark here. There's a prototype and everything. Okay. Let's start it up. I want to see how it works. Maybe we can figure out how to get on the Ark. Proszę bardzo, odpaliła nam tutaj Catherine. Mamy przewody, które musimy popodłączać. Pytanie gdzie? Tutaj mamy punkt leczący, który zabiera jednocześnie zasilanie. Coś tutaj się otwiera nam. Jest kapsuła. Chociaż zastanawia mnie przede wszystkim to, czy tutaj mamy jakoś te przewody zasilające podłączyć, bo była interakcja z nimi. One mają określoną długość, więc warto sobie zwrócić uwagę, co, jak można tutaj w tym zasięgu podpiąć. Proszę bardzo, mamy jakieś zestawy narzędzi. Trzeba wszystko posprawdzać, wszystko co do najmniejszego śladu. Mamy jakieś hasła, kody.
Proszę bardzo, zdjęcie grupowe. Omnitula nie możemy przyłożyć póki co. Kurde. Może tych kabli nie trzeba tutaj podłączać. Wejdźmy do kabiny, bo i tak ona nam się otworzyła. Dobra. Odpalamy sobie sami tą kabinę i tutaj jakiś nam skan się zdaje się robi. A może i nie skan, tylko jakieś w każdym razie badanie. I think they're bigger. You should be able to wear them both. Imogen Reed? Really? It looks like the basis for your body is one of my old colleagues. A standard cortex chip for robots, including the data reader and the Ocutorch, has just been forced through the skull. What? Structure gel has fused the whole construction together. Amazing stuff. No, hold on, back up. I'm one of your old colleagues? Well, your body is. Imogen Reed. That's disgusting. Hey, don't say that. She was nice to me. Anyway, the Cortex chip is good news. That means we can transfer your mind to the Ark with a pilot seat. Kath, I'm half a dead person. Yes, it makes sense. Think about it. All those simplistic minds we've run into? Just reviving a dead person doesn't seem to work that well. A robot body seems to make people a bit unreliable. You are the best of both worlds. A sound mind in a sound body. Dobra. Dobiegło do końca to. Pobadanie nasze. Start an Ark simulation. I want to see how it works. Mamy wystartować symulację Arki. Tylko jak to, moi drodzy, zrobić? Jak to zrobić, to tego nie wiemy. What the hell are you doing? I know it looks bad, but it makes me feel a lot better. Helps me focus. Tutaj raczej nie przejdziemy. Okej, tu jeszcze mamy. No device connected. Okej, mamy kabel. Podpinamy. Scan Forest. Musimy wyeliminować błędy. Dobra, podznaczajmy sobie wszystko. I zobaczymy, co nam tutaj... Mm-mm.
Base Soma. Okej, okay, możemy sobie tutaj dodawać. Okej. Każdy element pociąga za sobą konieczność dodania elementów. Są rzeczy, patrzcie, które mogą być nie. Kurde, namnożyło nam się tych problemów. Patrzcie. Drogą eliminacji róbmy, dobra. Wyczyśćmy sobie jeszcze raz, bo lista się z nam zrobiła tragiczna. Zobaczmy, które działają pozytywnie. Ta. Okej. Okay. Czy jeszcze jakaś inna symulacja tutaj? Dobra, czyli to jest potrzebne. I mamy przekroczony limit. O. Okej. Wszystko wskazuje na to, że
Dobra. A może spróbujmy, bo to może nie być głupie. Mamy tutaj jeden, który rozwiązuje dwa problemy. Jest, udało się zmieścić w limicie. Robimy symulację, także metodą prób i błędów. Shouldn't be that difficult. I just want to make sure I understand how the scan data is formulated before we start messing around with the real arc. Dobra. Run the simulation and then hit pause while the code is running. It'll give me a cross-section. Biegnie nam tutaj cały proces. Mamy zrobić pauzę. Try pausing it when the dummy is loaded. Jest dummy, musimy złapać. Kiedy dummy się wyświetla na ekranie. Jest. Run diagnostics. Yes, of course. So precise, so perfect. Nothing like admiring your own work. What? Oh, right. Are we done here? Can we go to Omicron and get my new suit now? Yeah, we should get going. Want to bring this arc as a backup? No, that wouldn't work. This is just a prototype. Good. I prefer to travel light. Let's go. Don't forget to take me with you. Dobra, odbieramy sobie u Omnitula. Cel w tym pomieszczeniu zrealizowany i możemy lecieć dalej. O kurde, patrzcie, ciało. Co to za dźwięki? Czy my mamy jakiś przedmiot, którym możemy wywalić szybę? Puszka będzie za lekka, to oczywiste. Ledwo dyszący człowiek tutaj kolejny. Niby oddychają, ale są pochłonięci przez tą zarazę, która toczy placówkę. Tutaj mamy klucz wbity w ogóle w panel. Strummer! Brad, where are you? You got out of hand. I'm in sector RD4. Did you get everyone downstairs? Yeah. Don't worry about it. The stairs are blocked and I killed the elevator. Pulled the connector chip from the lock. Fine. That means you're stuck as well. Only way to keep you guys safe. Take the shuttle, go to Omicron. God damn it, Juan. You just had to be the hero, Dobra. You bastard. Good luck, sir. Tell Alice I love her. Odsłuchaliśmy sobie notatkę głosową, ale...
Kolejną mamy, także posłuchajmy sobie. Sarah, how the hell are we gonna make sure the Ark makes it? Every launch is a crapshoot, you know that. I just wish these numbers look better. What do you care? It's just a pack of data, right? Yeah, just a pack of data. Mm-hmm. Nie za bardzo tutaj możemy cokolwiek zrobić. Wow. Jeszcze się rusza, ale to jest w ogóle bez kontaktu. Mamy cztery jakieś wpisy. Okej. Przydałaby się, moi drodzy, gaśnica, żeby tamtą szybę zbić. Patrzcie, jakieś mamy tutaj terraria, czy też... jakieś takie komory badawcze, w których zalęgły się i hodują się jakieś takie narośla. Kolejna paczka informacji. Mamy kolejny komputer, jakieś dokumenty połyskujące, także... Get the gang to the shuttle station. Wait, Brandon, what are you doing? Don't worry, Alice. I'll loop back as soon as you guys are safe. Just load up the shuttle and we'll be ready to go. Are you sure about this? I don't plan to die today, sir. See you at the shuttle. Proszę bardzo, możemy. A, musimy wybrać, które pomieszczenia zamknąć. W ogóle mamy ścianę rozwaloną, aż zamilkłem z wrażenia i tak nasłuchuję. Mamy pokój konferencyjny i ten będzie można ewentualnie zamknąć. O ile... Patrzcie, wyświetlają się slajdy. Zdaje się, że tutaj nic ciekawego nie znajdziemy, moi drodzy. I co to jest? O kurde. Dobra. Udajmy się do naszej sterówki. I zamknijmy pokój konferencyjny. Będziemy się tutaj musieli z przeciwnikiem ścigać. Mamy gaśnicę.
I mamy naszą szybę, udało się. Kogo my tu mamy? Proszę, Brandon Wen. Ten pan, którego symulowaliśmy nie tak dawno. Jest i Chip. Pociągnęliśmy go za dłoń. I z niego możemy również tutaj czytać wspomnienia. Informacje. Coś nowego. Okej. Okej. I on miał ten chip, który... Kurde. A dobra, tam lecimy. Nie bądźmy tacy strachliwi, jak to mówi się potocznie, obezrani. No i zgasił nam światło. Zamykamy drzwi na wszelki wypadek i zobaczymy. Mamy chip, tylko któraś ta... musi być stacja do wpinania, dobra, jest. Zabieramy ten chip. Mamy zakłócenia, czyżby tutaj przyszedł nam pod drzwi nasz Milusiński. Tam sobie łazi. Dobra, lecimy. Ominęliśmy go. Czy też ją? Ciężko powiedzieć. Chyba musimy tutaj się gdzieś przedostać, tylko pytanie brzmi gdzie, może spróbujmy tutaj po schodkach skręcić. Ale chyba nic to nam nie da, musimy lecieć prosto. A może to jest tylko ścieżka, którą możemy właśnie tutaj wrócić, patrzcie, wracamy, możemy wrócić. A może i nie tylko, patrzcie, jakieś tam mamy przejścia. Przy tym sprzęcie nic nie zrobimy. Możemy kolejną informację odczytać. Sarah, how the hell are we gonna make sure the Ark makes it? Heavy launch is a crapshoot, you know that. I just wish these numbers look better. What do you care? It's just a pack of data, right? Yeah, just a pack of data. Stąd przyszliśmy. Okej, mamy zapis gry, czyli oznacza, że wróciliśmy we właściwe miejsce. Tylko pytanie brzmi, czy tutaj jakieś będą sprawne komputery, dzięki którym... popchniemy nasze zadania dalej. Tutaj jeszcze w ogóle mamy... A, tutaj byliśmy, okej. Tam jest nasz... prześladowca. A, okej, tutaj mamy się dostać. I mamy chip, proszę bardzo, do uruchomienia windy. Będzie on potrzebny. Something not hooked up right. Guziczki tutaj. Okej, domykamy takie dwie klamerki. I teraz chyba możemy. Ciu.
Jest, działa. No i miejmy nadzieję, że we właściwy sposób i na właściwą kondygnację jedziemy. Proszę bardzo, jak miło się w końcu. Fajnie rozszyfrowaliśmy w ogóle ten motyw z windą. Tutaj nasz pan, którego symulowaliśmy, trzymał w dłoni chip zaciśnięty. Musieliśmy pójść go zaupgrade'ować, żeby w końcu go założyć w panelu windy i uruchomić ją. O, i co tu się dzieje? Dobra, światło awaryjne. Jeszcze nie spadliśmy. I co tutaj się, moi drodzy, dzieje? Czy musimy jakoś się wydostać włazem? Okej, przez podłogę. Ale właz się nie chce otworzyć. Okej, jest. I możemy na drabinkę przejść. I patrzcie, co się dzieje. Spadamy. Ale na szczęście jest to fabularnie przewidziane. Oby tylko nam winda na głowę nie spadła, bo to nas po prostu dobije. Dobra, wchodzimy sobie tutaj i jesteśmy, moi drodzy, bezpieczni. Coś tak czuję, że ta winda może zlecieć w każdej chwili. Więc tak, w tym miejscu sobie zakończmy odcinek, bo naprawdę dużo się działo i było dużo emocji i dużo stresu takich wymagających od nas determinacji akcji. Także, moi drodzy, pięknie serdecznie dziękuję wam za uwagę, jak zawsze, za to, że poświęcacie czas na oglądanie materiałów, które z wielką przyjemnością dla was robię i mam ogromną nadzieję prosto z serca, że bawicie się dobrze oglądając moje wypociny, produkcje. Także życzę wam oczywiście cudownego dnia, uśmiechu, mega frajdy z grania, dużo zdrowia również dla was i dla waszych bliskich, żeby wszystko wam się wiodło, także wszystkiego najlepszego, trzymajcie się, na razie, hej, cześć, pa!